Cześć, tu Ernest! Musimy powstrzymać uciekinierów próbujących wydostać się z pętli Fortnite. Za zadanie mamy zebrać najdoskonalszych łowców. To jest polecenie od agenta Jonesego, który wskoczył do pętli, aby przywrócić wyspę do porządku. W tej misji skorzystamy z pomocy przeróżnych ciekawych postaci, które można odblokować w karnecie i nie tylko. Dla przykładu, w ostatni piątek do sklepu dodano postać Kratosa z serii gier God of War. Wraz z wejściem tego skina do sklepu zadebiutowała nowa seria Legend Gamingu. Słuchajcie, ten sezon będzie bogaty w przeróżne połączenia światów, a to dopiero początek. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że na horyzoncie czeka m.in. Master Chief z gier Halo na Xboxy i Windowsy. Wspomniałem o tym na samym początku, bo mam do was pytanie. Którą legendę gamingu wy chcielibyście zobaczyć w Fortnite? Ja osobiście liczę na Geralta. Idealnie pasuje do motywu tego sezonu, jako iż sam jest m.in. łowcą. Scena gamingu jest nieskończenie wielka, dlatego jestem ciekaw, jakie wy macie pomysły. Jak już mówiłem, to dopiero początek. Dzięki wyciekom wiemy, że do Fortnite agent Jonesy zaprosi wiele ciekawych postaci, nie tylko z innych gier. Jovan na swoim Twitterze udostępnił listę przeróżnych postaci ze światów gier, filmów i anime, o które Epic Games dopytywało w swoich ostatnich ankietach na przestrzeni ostatnich miesięcy. Z tej listy Batman, Joker, Kratos i Master Chief już są w grze, albo przynajmniej w plikach gry. Poza tym są tutaj postacie takie jak Clank z Ratchet & Clank, Scorpion z Mortal Kombat, Pac-Man, Yoshi, Trevor. To prawdopodobnie oznacza, że te postacie mają szansę wkroczyć do pętli. Pamiętajcie, że niektóre z nich potencjalnie mogą wejść jako plecaki. Niekoniecznie ubiory. Nie wyobrażam sobie Pac-Mana jako skina postaci na przykład. Jest jeszcze jedna postać, co do której pojawiło się kilka podpowiedzi. Ale po kolei. Agent Jonesy wpuścił do pętli na wyspę nie tylko same postacie, ale w niektórych przypadkach nawet ich miejscówki. Na terenie pustynnym na przykład jest Koloseum niepokonanego wojownika. Niedaleko stoi rozbity statek Łowcy Głów z odległej galaktyki. Znajdziemy tu też miasteczko naleśnikowego kowboja. Ale kogo znajdziemy w tajnej twierdzy? Oficjalnie jeszcze nie wiadomo. Ale jest to jedna z sekretnych baz agencji działającej pod nazwą Imagined Order. Takie podziemne bazy są do znalezienia pod kilkoma innymi nowymi miejscówkami. Dzięki zwiastunowi tego sezonu wiemy, że to dla nich albo z nimi pracuje agent Jonesy. Zesłał on ich tutaj na wyspę jako wsparcie. Kiedy on próbuje naprawić pomost między jego światem a pętlą, oni rozsiali pod całą wyspą system tuneli, dzięki któremu mogą zaskoczyć graczy posterunkami wyskakującymi z podziemi. A więc, jaką postać moglibyśmy spotkać tutaj? Krążą plotki, że to może być Predator. Na terenie tajnej twierdzy znajduje się kilka nawiązań do filmu pod tytułem Predator. Miejsce wydarzeń jest ogólnie bardzo podobne, ale w tym przypadku to szczegóły zdradzają najwięcej. W Fortnite jest rozbity helikopter, taki jak w filmie. To po pierwsze. Po drugie, można tu napotkać niebieski samochód z odkrytym silnikiem, który działa i wydaje z siebie charakterystyczny dźwięk, niemalże taki sam jak w filmie. Kilka sezonów temu można byłoby to uznać za jedynie ciekawostkę, ale dziś ktoś taki jak Predator pasuje do motywu łowców z różnych światów. To nie wszystko. Fort Tory na swoim Twitterze dał znać, że w plikach gry jest wzmianka o bosie, który strzegłby tajnej twierdzy. Jego nazwa kodowa to Nightmare. Jest taka sama jak nazwa kodowa samej miejscówki, więc za wiele nie zdradza. Nie ma modelu ani tekstur, to jedynie wczesna wzmianka. Nie jest to jeszcze gotowa postać. Ale czy to jest Predator? Mam nadzieję, że dowiemy się już niedługo. Zróbmy krótką przerwę od tematu postaci. Teraz rzućmy okiem na nowe bronie. Jak co sezon twórcy gry przetasowali pulę broni. Kilka trafiło do skarbca, a za nie na pole bitwy wyszło kilka starych i nowych broni. Możemy spodziewać się więcej takich zmian w nadchodzących aktualizacjach. O niektórych z nich już coś wiemy. Najpierw pod lupę weźmy podpowiedzi od twórców gry, które znajdziemy na ekranach czytywania oraz zwiastunach tego sezonu. W dokładnie tym ujęciu w zwiastunie widać ciacho, trzymającego nową, westernową strzelbę. Fort Tory na swoim Twitterze udostępnił informację o tym, że będzie ona występować w klasach niebieskiej i fioletowej. Z wyglądu przypomina mi kombata. To długa, szczupła strzelba, więc mogłoby to być coś na dłuższy dystans.
Wszystkie strzelby w grze na dzień dzisiejszy w normalnych trybach są przystosowane do bliskich starć i nie ma konkretnego zamiennika strzelby bojowej, którą usunięto na start tego sezonu. Jednak statystyki tej broni, którą udostępnił HypeX, przypominają bardziej zwykłą pompę. Po lewej są staty tej broni w niebieskiej klasie rzadkości, a dla porównania z prawej, statystyki niebieskiej pompy. Na pierwszy rzut oka widać, że zadają podobne obrażenia. Westernowa strzelba jednak jest trochę gorsza, ale zwróćcie uwagę na pojemność magazynku, szybkostrzelność i czas przeładowania. Strzelba westernowa mieści 6 nabojów, czyli o jeden więcej, strzela raz na 2 sekundy, to wolniej od pompy, a cały magazynek od zera przeładowuje się 9 sekund, to bardzo długo. Ale kto wie, może ta strzelba będzie rekompensować celnością i niezawodnością. Obrażenia już są naprawdę niezłe. Kolejna broń jest ukryta tutaj, na ekranie wczytywania 5 sezonu. To zauważył brunatny. Riz trzyma w dłoni broń, którą kojarzą pewnie niektórzy gracze ratowania świata. To nie wszystko. Wracając do plików gry, to jest tam jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy, które mają egzotyczną klasę rzadkości. Bronie egzotycznej klasy można kupić u wyjątkowych postaci. Człowiek bomba na przykład sprzedaje snajperkę strzelającą wybuchającymi czepiekami. Manekin ma do zaoferowania dubeltówkę z niezłym kopem. No, to są wyjątkowe, rzadkie, drogie bronie. Na mapie obecnie mamy 5 różnych egzotycznych broni. Teraz uwaga, w plikach gry jest jeszcze takich 5 innych broni. Oto ich nazwy kodowe oraz moje pomysły na to, jak mogą działać. Hoprock Dualis. Według mnie to byłyby podwójne pistolety, które podczas trzymania dawałyby nam efekt skokoskał. To jest niska grawitacja i super skok. SMG Frozen może być PM-em, który spowalniałby trafionego gracza, podobnie do pułapki zamrażającej. Idealne na zimę? SMG Run Gun za to brzmi na pistolet maszynowy, który miałby idealną celność podczas biegania albo przyspieszałby nasze bieganie? Assault Big Money to karabin szturmowy. Na podstawie nazwy zakładam, że z graczy zlikwidowanych tą bronią będzie wypadać więcej złota. Tutaj nie mam pojęcia, o co chodzi. Wyrzutnia granatów, która w swojej nazwie kodowej ma przymiotnik pijana. Ostatnia broń na liście to snajperka Ziew Smoka. Co ciekawe, ta snajperka jest widoczna w zwiastunie tego sezonu. Na tym samym ujęciu co pan naleśnik ze swoją strzelbą. Mi to wygląda na snajperkę podpalającą budowlę i graczy. W kategorii normalnych broni, które wypadają w skrzynkach i na ziemi, są wzmianki o strzelbie Swing, snajperce Rail, Repeater oraz o mieczu. Tak, mieczu. Takim zwykłym mieczu. Na koniec zachowałem najlepsze. Mam tu na myśli tajemnicze urządzenie agenta Jonesego. Gdy pierwszy raz to zobaczyłem, pomyślałem, że dzięki temu urządzeniu moglibyśmy po prostu łapać i zamykać strzeliny na później. Tak samo jak świetliki. Ale biorąc pod uwagę zwiastun fabularny, wydaje mi się, że to coś całkowicie innego. Jonesy wziął to ze sobą przed wkroczeniem do pętli, która zdaje się istnieć gdzieś pod jego światem. Co jeśli to urządzenie jest przenośnym pomostem między pętlą a normalnym światem? Jeśli wyspa Battle Royale istnieje w obu tych rzeczywistościach, to dzięki takiemu urządzeniu gracz mógłby na chwilę się ukryć. Oto gra Call of Duty Black Ops Cold War w trybie zombie. W tym trybie jest opcja wyposażenia gadżetu, który służy właśnie do tego, o czym mówiłem. Na kilka sekund przeskakujemy do innego wymiaru, dzięki czemu można szybko wybrnąć z nieciekawej sytuacji. Dalej. Pod wodą pływa kilka nowych rybek. W tym sezonie znajdziemy m.in. rybki punktu zerowego, które dają zdolność mrugania postacią, oraz szczelinorybki. Ich nazwa mówi sama za siebie. Ale to nie wszystko! Fortore dał znać, że twórcy gry pracują nad świąteczną rybką. Zjedzenie tej wyjątkowej rybki da nam prezent. Tym prezentem będzie broń albo leczenie. Ciekawe, czy będzie wyglądać jak skin świątecznego palucha rybnego. Na święta zawita również nowa postać bałwanka. Lunakis dał znać, że bałwanek, którego teraz widać na ekranie, będzie pojawiać się w okolicach stacji meteorologicznej. Warte uwagi jest to, że skin bałwanka na dzień dzisiejszy nie ma żadnego oznaczenia, ani grafiki do sklepu jak każdy skin ze sklepu. To oznacza, że może być on nagrodą za na przykład wyzwanie. To jednak może ulec zmianie. Jeśli finalnie nie będzie skinem do kupienia ani do zdobycia, to zawsze będzie opcja użyć Mystic. Jak już poruszyłem temat nowych skinów, to oto jeszcze 2 skiny, które weszły do pliku gry na start tego sezonu. Te powinny pojawić się w sklepie za Fodolce. Poza tym jeszcze przed startem sezonu Tabor Hill przekazał 2 ciekawe wycieki. Dla tych, co nie wiedzą, to Tabor Hill od jakiegoś czasu dostaje wiadomości od anonimowego informatora z Epic Games.
Jego wycieki na temat update'ów i sezonów już nie raz się sprawdziły. A więc Tabor dał znać, że w tym sezonie do gry może wejść skin ogromnego pisklęcia w czapce bez daszka. Piskle, o którym mówi Tabor, używa dokładnie tego samego modelu postaci, co bałwanek. Do tego na polu bitwy prawdopodobnie pojawią się kiedyś wilki. Niestety nie wiadomo dokładnie w jakiej formie, ale możliwe, że będą one działać podobnie do rekinów, tylko że na ziemi. Czyli atakowałyby nas, ale można byłoby je oswoić. Co ciekawe, taki wilk był widoczny na zwiastunie Kratosa. Wykorzystuje on tutaj model wilkołaka z 6 sezonu rozdziału 1. I to w sumie tyle z wycieków na dziś. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.